3, 2, 1 i mamy to, ruszyli, więc witamy was serdecznie z tej strony Jełopy. I jest Miałszczek. No hej. Czyli że kuc perdawny, jest Jun i jesteśmy we dwójkę, czyli że chyba takiej sytuacji, jeżeli chodzi o nagranie, to dawno, dawno nie było. Ale Warion śpi, ostatnio zapowiedział mi, że, znaczy zapowiedział, codziennie pisze, że Watch poczywa i od 21 kładzie się spać, także dobrze, dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o Józia, to nie ma, także jak coś to możecie go tam sfitować w komentarzach. I co, działamy sobie we dwójkę, dzisiaj właściwie akcji, jakiej jeszcze się nie bawiliśmy, bo niby tylko jakaś tam zabawa z kostkami słomy. Ale już widzicie, że na pewno jesteśmy w nowym ciągniku, mianowicie JCB. Za mną jest Kronka, nie ma ciężarówki, a zobaczycie, właściwie zobaczycie, w lewym górnym rogu, jak ktoś ma dobry wzrok, bo widzę, że na BS-ie jakoś to super nie wygląda, są takie literki malutkie, to możecie zauważyć, w czym siedzi Jełop. I mamy dwa ciągniczki, mamy przezajebisty kredyt, ale to nieważne, jeżeli chodzi o to. Mamy nie moja wina, nie podkreślę. Mamy przejebisty kredyt i żeby to rozładować, to okej, tylko pasy, widzę, że coś tutaj się wyładowuje samo i jeszcze tył i zaraz tutaj pogadamy sobie i mamy 31 tysięcy plus jakaś tam środowiskowa premia. Więc tak to sytuacja wygląda, ludziska, że mamy naprawdę wielki kredyt, ale mamy dwa nowe ciągniczki. Mianowicie tego JCB-ka, prawie 350 koni, bo tutaj sobie podzieliliśmy jakby dwa ciągniki. Jełop ma powiedzmy, że gdzieś tam dwa wybrane, ja powiedzmy, że gdzieś tam też i na razie prawdopodobnie te ciągniczki sobie kupimy. Więc Jełop siedzi w Magnumie, w Kejsiku, natomiast ja właśnie siedzę sobie w JCB. Dlaczego dwa ciągniki są te potrzebne, to zaraz je opowie. JCB, jak widzicie, już do transportu jest od razu używany. Pada deszczyk, którego w realu u nas tutaj w Świętokrzyskim bardzo, bardzo brakuje. Natomiast, pada deszczyk, dlatego szybko zajmujemy się tą słomą, bo mamy jej dosłownie mnóstwo. Mamy dwa lotniska, bo mamy to lotnisko tutaj, to nasze największe właśnie w słomie, już sprasowane. Troszeczkę tam chyba z 2 czy 3 przyczepy samozbierające jeszcze wywiozłem, bo się chwilę tym pobawiłem. I jeszcze mamy lotnisko koło cukrowni. I chciałeś chyba coś powiedzieć, więc śmiało. Tak. No tutaj już biorę ten słuch. Od razu dajemy ją na sprzedaż, bo nie będziemy przechowywać, bo nam się tu by zbytnio nie opłacało. Iż ponieważ jakbyśmy mieli ją przechowywać, byśmy musieli mieć hangar, bo nie wiem, czy zrobili tak, że jeżeli na nią pada, to ona traci wartość, czy nie? Nie, chyba nie. No, nie wiem, jak to do końca jest. Ale mniejsza z tym. Ja powiedziałem, lepiej bierzmy. I tak ta kasa jest duża za tą sumę, jakby nie patrząc. Bo 31 tysięcy za jeden transport, z czego Kapi sprzedał, tak jak powiedział, zbierającą trochę. Do tego ja chyba zrobiłem jeden albo dwa transporty już tą przyczepką. Chyba jeden. Także no później podsumowanie będziemy mieli, ile zarobiliśmy ze sprzedanych bel. Będą ładne pieniążki, można powiedzieć, że za darmo, tylko trzeba było pokosić fakt faktem. Czasu trochę zmarnowaliśmy przy tym. Wymieniliśmy także te ciągniki, znaczy jeden ciągnik jest wymieniony, drugi dokupiony, bo sprzedaliśmy sobie Mac Kornika, którego dobrze znaliście z pierwszych odcinków, bo to był jeden z nowych pierwszych ciągników. Dlaczego go sprzedaliśmy? Ponieważ często się już psuł, to po pierwsze. Po drugie już taki mały nie był nam potrzebny. Zostawiliśmy sobie tego kejsika, co niedawno kupiliśmy. Tak jak rozmawialiśmy. No i Jondzier oczywiście, ten stary zostaje do końca z nami. No chyba, że aż tak mnie zirytuje ciekawiego, że powiemy sobie, że sprzedajemy. Ale na razie na to się nie zapowiada. Tak jak widzicie, teraz właśnie jesteście i ładujecie z Kapim belki. Dlaczego Kapi nie jeździ po tym polu sam? Tak pomyślałem, że fajnie by to wyglądało, jak właśnie ja tu będę przywoził, Kapi nie będzie jeździł, tylko będzie podjeżdżał, ładował, za chwilę będzie walił nawrotkę i wywózka. Fajnie to idzie, lepiej, sprytnie. Także możesz ty się też wypowiedzieć, co na ten temat sądzisz.
Tak, ja jestem bardzo ucieszony tą akcją, bo naprawdę bardzo fajnie idzie. Nie wiem, czy generalnie też tak masz, czy u mnie akurat coś się zrąbało, że jak jedną belkę załapię, to od razu się pasy zapinają. Tak, jest, no, że się zapinają od razu po każdej belce. No, niby spoko, ale z drugiej strony to trochę mnie tutaj denerwuje, bo te belki właśnie tak fajnie się od razu nie układają, tylko gdzieś tam lewitują czy coś, bo akurat te pasy tak to załapią, jak mogliście przed chwilą zobaczyć, ale nieważne, i tak robota idzie i 270 tutaj ton tej słomy wywozimy, także jak najbardziej spoko. No i właśnie fajne, bo gdzieś tam nie trzeba po tym polu jeździć, tylko jełop tą samą zbierajką nam tam na pobocze ładnie na miedzę podrzuci, a my tylko lecimy sobie tutaj na skup. No i robota szybko idzie, elegancko, tym bardziej, że na JCB tutaj ładnie sobie zasuwa. Widzę, że delikatne jakieś lagi tutaj mam. Możliwe, że przez ten stół gdzieś tam z tym ładowaniem, z autoloadem i tak dalej, może delikatnie lagować, ale to powiedzmy, że gdzieś tam jakoś bardzo nie przeszkadza, ogarniemy sobie to i właściwie tyle. No, także tak jak chyba powiedział odnośnie tych maszyn, zrobiliśmy sobie wczoraj tutaj to, co było zaplanowane na wczoraj, że wbijemy i właśnie ogarniamy sobie, weszliśmy po prostu w garaż i to jechaliśmy po kolei, to co nam już się nie przyda, no to zdecydowanie out. Także od razu sprzedaliśmy, kredycik wzięty i jak widzicie już pieniążki powoli odrabiamy. Cena rośnie, się wydaje. Tak, no troszeczkę więcej dostaliśmy. Co tam jeszcze? No nie sprzedajemy po najlepszej cenie, ale i tak te 120 za słomę to i tak jest ok, także od razu to sprzedajemy. Tym i tak mamy na taką ilość. Właśnie, to. Tyle tego jest, że tam na spokojnie. Co tam jeszcze? Musimy sobie jeszcze zrobić gdzieś tam w tym moim chyba zeszyciku jakąś rozpiskę, bo mamy tutaj dużo planów. Mianowicie, jeżeli chodzi o sady, no to wiadomo, jeszcze dostawić te sady, jeszcze tam ciągle to rozszerzać i tak dalej, to sadownictwo. Dostawiać te chojoki, jak ja to ładnie mówię. Dodatkowo tak, już ciągniki kupiliśmy, to jakby to już można sobie tam wykreślić z głowy. Ale na przykład jeżeli chodzi o olejarnię, czy jak to tam się nazywa, czy że kolejną tutaj... No to ja trułem się ostatnio. Tak, tutaj fabrykę, no bo w sumie spoko, bo gdzieś tam słonecznik, rzepak, gdzieś te oliwki. Byśmy mogli troszeczkę w to pójść, faktycznie słonecznie może troszeczkę lepiej, tym bardziej, że mamy tą przystawkę, co naprawdę można fajnie ją sobie pruć i szybko to idzie, zabawa z tym. I wiadomo, coś nowego, bo przy okazji też z oliwkami się bawimy. Także tu byśmy musieli sobie rozpisać, kiedy my to chcemy, no bo tu jeszcze kredyt spłacić, jeszcze tutaj krowy poogarniać i na przykład jeżeli byśmy chcieli tam pójść później w świnie, no to tak jak chyba powiedział, żeby owce zlikwidować, w sumie nie głupie. Żeby troszeczkę to zmienić i tak samo jeżeli chodzi o owce, no to wiadomo, żebyśmy już wełnę im, kurczę, kamera się trochę buguje, wełnę im nie dawali już do tej przędzani i tak dalej, tylko później od czasu do czasu po prostu byśmy sobie poszli w tą bawełnę. Co tam jeszcze my mamy? W pola na przykład, w planach jeszcze, żeby kolejne pola pokupować i tak dalej, jeszcze różne takie rzeczy jak typu właśnie maszyny, bo posprzedawaliśmy tam na przykład ciągnik, ale no tutaj już mamy kolejne ciągniki kupione, na przykład kultywator sprzedaliśmy, to też będzie trzeba gdzieś tam zakupić, myślę, że teraz tych pieniążków, bo gdzieś tam będzie trzeba te siewy poogarniać. No zajebiście, że ja mam w ogóle kostki w powietrzu. Tutaj niektóre coś się powoli buguje, ale no to tam trudno już, takie już uroki gry, może coś... Nie wiem przypadkiem, czy tu nie ma innego rozmiaru belek. Nie wiem, może coś po prostu z dedykiem, bo czasami na dedyku też się różne rzeczy bugują, ale co nie, będę bo mógł wiesz co, to może jest od tego, że w prasie była. Spadło, ale coś mi nie chce teraz... Coś mi nie chce tutaj ładować, kurde, ale kartofelek. Teraz podjedziemy troszeczkę tutaj z boku. Będzie trzeba na pewno tutaj gdzieś ten kultywator wymienić. Tak samo jak sprzedaliśmy sprzęt do sianokosów, kosiarki wymienić, ale to sobie na razie na jesień odpuścimy już, bo tak bardzo nie mamy nacisku, ponieważ własne losy gdzieś tam mamy już zajęte przez kiszonkę. Także pieniążki będą z biogazowni, no coś mi tutaj nie chce to zbierać, pod B mi coś nie działa, także na razie polecę z tym, a miniaturkę to na spokojnie sobie zrobię, jak będziemy zasuwać na tamtym lotnisku. No dokańczając, co my mamy tutaj dalej, co tam
Mówiłem, właśnie sprzęt do sianokosów. Odpuszczamy sobie tu na jesień. W biogazowni mamy tam silosa, kiszoneczkę. Trawę tak samo mają łowce. Siano dla krów mamy na spokojnie, tylko po prostu w miarę to porozpisywać, gdzie co po kolei idziemy. Na przykład teraz, żeby tam dokupić na przykład właśnie tutaj jakiś ten sprzęt i jakaś tam wymiana, później to, później tamto i tak dalej, żeby to jakoś po kolei, bo kurde, wszystkiego naraz się nie da, żeby to jakoś też tak fajnie zgromadzić te pieniążki i to pogarnąć jak kredyt 1 500 000, także odsetki też będą bardzo fajne i przyjemne. No ale cóż, taki kredycik, no ale od razu takie dwa cioniczki, to co od razu już latają w polu. Także spoko loko. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi mamy o wiatrak przynajmniej. Tak, wiatraczek jest, no. Jeżeli chodzi tutaj jeszcze o farminga, to w sumie za wiele się nie działo, bo mieliśmy troszeczkę przerwy, my z Jopem tak samo gdzieś tam nie graliśmy przez jakiś tam czas, bo różnie to wypadało. Co? Pewnie z powodu kłótni. Nie, to spokojnie chyba nie było jeszcze czegoś takiego. Nie, raz tam nie graliśmy 2 dni, bo ja byłem żona. A, może. No, ale no, teraz właśnie 3 000, no bo wiadomo mniej, ale to i tak spoko pieniążki. Jeżeli chodzi o farminga, to właśnie nie graliśmy, po prostu tak wypadało. My tam gdzieś z Orionem też sobie robiliśmy tutaj przerwę i nie wchodziliśmy. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o sprawy poza już farmingiem, jeżeli chodzi o streamy, no to wam ostatnio dałem tam postał, się pytaliście dlaczego nie ma i w ogóle, no to po prostu na razie nie ma, bo do popołudnia mi mnie nie ma w domu, wracam gdzieś tak 21, po 21, zanim się człowiek ogarnie, to gdzieś tam wolę tutaj pyknąć, już wiadomo, live'a o takiej godzinie odpalać, plus dodatkowo, no jak już, no to gdzieś tutaj te odcinki są nagrywane na razie, tak gdzieś tam powiedzmy raz na 2 dni czy coś w tym stylu, ale coś tam jest publikowane i dodatkowo, no oprócz live, to live bym mógł robić powiedzmy akurat teraz, tak już przez te ostatnie 2 tygodnie gdzieś tam wcześniej, no ale wiadomo, żeby też teraz szkółka po tej majówce, podstawówki wróciły, niektóre szkoły średnie, no u nas to akurat tutaj były matury, u mnie więc wolne ciągle, wczoraj no to wtorek, no to tam jakieś praktyczki, nie mogę załadować w ogóle tych kostek, co tutaj są. To może poczekaj, nie wiem, czy... daj mi, a ty masz tam tego kieślika się chowa. Dobra, spoko. Maturki były wczoraj, we wtorek to już normalnie praktyki, ale że tam ostatnio przed tą majówką, gdzie to jest? A, to już tam jest. Dobra, jesteśmy. Kurde, zarobisty ten kresie, mi się tak podoba też. Więc no, dobrze, żeś tutaj wybrał. W środę, no to akurat tam przed majówką zostałem dłużej z panem, więc teraz akurat mogłem sobie wczoraj zrobić wolne. No a teraz czwartek, piątek, no to już, no niestety szkółka wraca, ale na spokojnie, jutro akurat, czy no dzisiaj jak oglądacie w czwartek, live powinien być, bo po pierwsze mam jazdy wieczorkiem, po drugie brat późno wraca z pracy, a po trzecie to jeszcze w piątek jest nauka, więc tam nie jadę do rodzinki, do robotki. Jutro troszkę odpoczynku i właśnie troszkę nauki, bo zostało kilka sprawdzianów i właściwie jak sobie obliczyłem, to jakieś 4 tygodnie mi gdzieś tam dochodzenia. Żeby teraz ten maj jeszcze się skupić, te sprawdziany napisać, bo właściwie co gdzieś tam pójdę do szkoły, to jakieś sprawdziany będą w przyszłym tygodniu i przez cały ten maj. Już ostatnio także skupić się, to napisać, później egzaminy i finito, miejmy nadzieję. Więc tak to sobie wygląda, a no na razie też ludziska gdzieś tam dałem posta właśnie dzisiaj, żebyście, czy w środę, żebyście wbili tam na łacineczek o statystykonej, także serdecznie zapraszam, bo tam fajne były pytanka, także możecie wbić i zobaczyć jakie były odpowiedzi, a dodatkowo ziemniaczki udało się gdzieś tam te maszyny skompletować, żeby na polskimi maszynami na polskiej mapce sobie pogarnąć właśnie ziemniaczki. Jako tak, to z małym fajnym, ale no po prostu z tym wiaderkiem to problemy, bo niby wyszło, animacje dodane, ale ciężko się to zbierało, praktycznie nie dało się tego zbierać, także jeszcze te mody jakieś super dopracowane nie są. No ale to właśnie to jest to, że ktoś tam przekonwertuje, jako tako wyda i tak naprawdę tyle. No niestety, mówiłem wam gdzieś tam na ostatnich live'ach, jak one były, że ostatnio mam jakieś włamy na Instagramie. Miałem włamę, że ktoś wszedł i po prostu tam pozmieniał dane do logowania, ale to odzyskałem bez problemu i... czekajcie, bo nie wiem, gdzie to rozładować. A tutaj gdzieś rozładuję, dobra. No nie mogłem się zalogować, ale jak to wszystko później się odzyskałem, no to na spokojnie i tylko i wyłącznie była nazwa zmieniona później, moja tam jakby użytkownika.
Także no bez szkód. Później no to za kilka dni miałem jakieś dziwne w ogóle na e-mailu, maile tam po rosyjsku, akurat przynajmniej no po rosyjsku, ze strony wschodniej na pewno tam cyrylica i te sprawy. Także no coś mi się daje, że tutaj właśnie typowa jakaś sprawa ruskich, no ale możliwe, że coś z tą wojną. Miałem jakieś dziwne tam maile właśnie, że tam ma niby zhakowałem twój komputer, coś tam, ale wejdź w ten link i prześlij jakieś tam, Boże, czekaj, to są te internetowe jakby waluta, kryptowaluta czy coś tam, żeby przesłać i tak dalej, jakieś takie pierdełki, skamy. Że posuwałem to w cholerę. Później miałem włama na drugie konto Steam, co po prostu nie mogłem się zalogować, ale tam to na razie jakoś odpuściłem i nie starałem się odzyskiwać póki co, bo mówię, a na razie i tak nie gram, bo tam co CS, w ogóle ostatnio nie gram, ATS, co i tak, no tam to już historia, więc też nie gram, więc nie potrzebuję tamtego konta zbytnio. Constructiona też na razie nie gramy, także też na razie tam to sobie odpuściłem. No ale mówię, kurde, zobaczymy co będzie dalej, oby nic. No ale kurde, ostatnio chcę się zalogować, kiedy to wczoraj było, wczoraj, przedwczoraj. Kurde, próbuję się zalogować na główne konto Steam, no i nagle dupa. Nagle dupa i mówię, aha, no to już nie fajnie się porobiło. Co tu teraz robić? Także próbowałem jakoś odzyskiwać. W ogóle, jeżeli wpisywałem tam mail, bo tam tak można jakby tam zaznaczacie opcję później, że tam twoje konto zostało skradzione, coś tam wpisujecie maila, no to później gdzieś tam jakieś konto Steam, tak wasze stare na przykład, co jest powiązane z tym mailem, no to wyskakuje. No to ja niby odzyskałem jakieś stare w ogóle, w 2020 roku coś tam niby na nim robiłem, choć go nie pamiętam. No i niestety więcej już nie było tam zapisanych na tego maila, co normalnie używam, więc mówię, coś tutaj nie tak. Później gdzieś tam obejrzałem poradnik na YouTube, jakiś tam formularz na pomocy Steam. Gdzieś to się tam uzupełniło, także uzupełniłem, no i na razie czekam na wiadomość mailową od nich. Także no myślę, że jutro, bo to chyba do 48 godzin się czeka czy coś, także jutro już to powinno jak najbardziej być. No i mam nadzieję, że gdzieś tam odzyskam, no bo główne konto to jakby nie było, tutaj naprawdę grube stówy są wpakowane w to konto, no i no jakby nie było to wszystko, tak, i te wszystkie gry i tak dalej, także póki co mogę grać tylko farminga, więc z jednej strony się cieszę, że to nie jest zima i gdzieś tam teraz i tak człowieka nie ma w domu, to się zbytnio nie gra, a z drugiej strony, kurde, no przykro jakby nie było, ale no większość osób jednak jak gdzieś tam zostanie ich konto skradzione, no to na Steamie odzyskują, także mam nadzieję, że tutaj też uda się to wszystko ogarnąć i że jutro może w jakiegoś rakecika by się pyknęło, ale to zobaczymy, trzymajmy kciuki. Także tak to niestety sobie wygląda. Smuci pozmieniałem teraz też hasełka, gdzie wydaje mi się, że i tak miałem różne takie w miarę trudne hasła, ale wiadomo, jeżeli jest jakiś troszeczkę chociaż lepszy haker, no to dla nich to nie ma problemu. Natomiast teraz pozmieniałem jeszcze na inne hasełka i zobaczymy co to z tego będzie. Na razie nie dostaję tych maili, na razie się to uspokoiło, także mam nadzieję, że to już będzie spokój z tym. Co wydaje mi się, że to jest jakby dalej, kurde, brakuje mi teraz słowa, ale robota jakby może tej jednej grupy, jednego hakera. Bo jeżeli ja tutaj sprawdzę konto moje Steam, no to niby dalej jest to samo, nazwa nie jest zmieniona, tylko tak jakby dane logowania są po prostu zmienione i to tyle, więc takie zabawa w hakera, ale tak naprawdę nieszkodliwa, także no mam nadzieję, że faktycznie tutaj nic się na tym Steamie nie podziało. I właściwie to co, ludzisko, no właściwie to tyle, wszystko tutaj na razie omówione, jak to wygląda. Także zobaczymy, kiedy się tam dalej usłyszymy, bo ten odcinek w czwartek, piątek single, sobota prawdopodobnie będzie odcinek z mapki, bo ma wyjść mapka Osada, w niedzielę może też to zbudowanie z Orionem, także chyba dopiero w poniedziałek odcinek z tej serii, ale to na spokojnie, zobaczymy co my sobie tutaj podziałamy, bo myślę, że tak powiem w cudzysłowie troszkę wrócimy tutaj i teraz możemy coś tam wieczorkami popogrywać. Także dobra, zobaczymy co tam nam się uda, że tak powiem, do niedzieli zrobi, bo pewnie w niedzielkę sobie nagramy, chyba że będzie jakaś lepsza akcja, to może w sobotę, nic, zobaczymy. Także to na razie byłoby na tyle, jeżeli chcesz coś powiedzieć to śmiało, jak nie, no to zaraz robimy jaką miniaturę i działamy sobie, znaczy działamy, no już zaczynamy coś dalej, bo właściwie to już mamy zaraz skończone. Dokładnie tak, ładne pieniążki z tego co widzę tu są, to jest masakra.
Takie pieniądze mogą być gumy. O, naprawdę jest mega fajnie. To jestem naprawdę silny. Także sporo prasowania, ale naprawdę kurde, ładnie to oddaje. Jeszcze troszkę tych pieniążków się zarobi, także super partia. No nic, my jesteśmy zadowoleni, miejmy nadzieję, żeby też także troszeczkę taka inna akcja przy słomie to też nam się przyda. No i tyle, także o Jezu, nie widzieliście tego, co teraz się działo na tej kronce. Także na razie tyle, trzymajcie się, na razie ludzisko, cześć! Cześć!